I reach the end of the trail. The air is still, and I am a hunter. The hunt has led me to the forgotten edges of this world. Seasons pass, drawing me deeper into the darkness, where I have found the truth. That my redemption is found in ashes. That I must burn away the past to set things right. Once an assassin, now their pursuer. I must destroy those who I once called brother. The air is still, and I am a hunter. Siema, witam w reaktywacji serii Assassin's Creed Rogue. Takim jak on jest myśliwym, to jak ja jestem youtuberem. Oczywiście rozumiecie, w jakim to znaczeniu. Nie mówię, że od razu kiepski, ale no nie najlepszy. A z takiego chociażby powodu, że no dużo nie wrzucam. A mógłbym naprawdę teraz masowo wrzucać, skoro i nie dość, że wolne, jeszcze przed wakacjami. To naprawdę sporo mam teraz czasu, żeby wykorzystać na nagrywania, ale jak ja to wykorzystam, to zobaczycie. Usunąłem z 10 filmów, tak, z tego Assassin's Creed Rogue, co rok temu wrzucałem. No, taka reaktywacja po roku z tej serii. Myślę, że to będzie najprostsza reaktywacja na ten moment. Potem zobaczymy, co dalej. Mamy schematy. Lol, dziwne, że od razu się tu pojawiliśmy. Bóg gry, oczywiście. Nie moja wina. Już sobie tutaj przeczytałem. Tam możemy je znaleźć. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Assassin Brotherhood. These are the tenets of the creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The Seven Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shea Patrick Cormac. This is my story. Okej, ja też mam swoją historię. 3 lata na YouTubie, 3,5. Ale jakie to ma znaczenie? Pomyliłem teraz oczywiście przyciski, bo się przyzwyczaiłem do tamtego asasyna. No właśnie. Teraz muszę znowu wrócić na to bardziej udogodnione sterowanie. To nie lubię tego, ale no co zrobię. Well, won't lack for firewood at least. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. Ah, you've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. Jak widzieliście w tym trailerze, Captain Deliver Andre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good? Nie będę tego na razie zbierał. I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. Because Chevalier decided not to tell you. I thought we were friends, Liam. We are. But this is business. It doesn't concern you, Shay. Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you. Za szybko. In case you fall down and hurt yourself. Zbyt szybko.
Właśnie trochę mnie to wkurza, jak oni gadają, a ja potem zapominam, co powiedziałem. Ja to tak niestety już mam. Ale mniej więcej mówię, że grafika mnie teraz nie obchodzi, na najniższych to wszystko jest, bo na starszym sprzęcie to jest rozgrywane, nie na tym najnowszym. Muszę jeszcze czekać na to, aż znajdę hajsiwa na to, żeby naprawić. Wtedy będziemy pykać we wszystko. A póki co to jestem ograniczony, jeżeli chodzi o gry. Dobra, skok wiary. I git. Tam nas czeka, więc bez zastanawiania idę. Hurry! We best not keep Chevalier waiting. Potem będę miał problem, żeby w ogóle cokolwiek nagrać. We'll find a way off this island. Oni lubią chyba te dialogi wprowadzić tutaj w strasznie dużych ilościach. No ale dobra, podchodzimy do tego Francuza. This space, that... Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph, couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? That's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated! Simpleton! You rot-brained cabbage farmer! Dobra. Opuścian mówię, przerobię cię na francuskie żarło. You irresponsible wretch! Ten banalny system walki. How dare you show me such disrespect? Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner! Shay and I'll free those smugglers. You treat her wounded. Kurde, jaki agresywny. Szabelki. Take these. You'll need them. A chętnie powalczy nimi. A, jakby co, to nie będę specjalnie się wysilał z opcjonalnymi zadaniami. Po prostu będę grał po to, żeby pograć. The Royal Navy be ready. Będę się, wiecie, szczegóły bardziej wtrącał. Ready to teach him a lesson? Rozegram to, jak będę potrafił. Where are your mates now, you bilge rat? Talk before I bash out your brains! A jak mi nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. Proste, nie? We will find them and let them bury what's left of you. The pals are still out there somewhere! Dobra. Thank you. There he goes again. Stop back here! Yeah. O, on tu podejdzie. Czyż nie? No i ostatnia dwójka mi została. To tych to naprawdę bez problemu zabijemy. Wystarczy, sobie wskoczę na ten namiot na górę. No i po nich. Kurde, większego banału to nie mogliśmy dostać. Uratujmy następnych. Tu mamy statki. To nie są, to są Angole, tak? Angole, Brukole, czy zwał, tak zwał. No i dobra, teraz jak zabijemy kolejną wersję tych gości. Dobra, jedziemy z nimi. O ty. Tu się zaczyna walka na prosto. Ach,
Tęskniłem za tym, szczerze mówiąc. Chociaż wolałbym system walki z Assassin's Creed'a 2, bo popieram takie coś. Dobra, zabiliśmy wszystkich, ale za to nie byliśmy niewykrywalni. Ale co tam, ratujemy kolejnych. I was saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Sheikh. Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. This pile of mail? You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. Ale narzekają. You heard, Chevalier? Ważne, żeby was 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 yours, Shay. What? Take the wheel. Some of the men you rescued agreed to join us. You should prove a good crew. I'm not so certain about their captain, but next to me you are the most experienced sailor in the Brotherhood, Shay. Besides, we could use another vessel. Even this pitiful one. She's mine, ain't she? A helm ship. Your own pile of garbage, yes? Ah, with a lick of paint and a few new cannons, she'll look as fine as anything on the Seven Seas. Shall we begin, Captain? Indeed, mate. Look on now. She's a mess, but she's still afloat. And her name's the Morgan. Morgan? That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. The Morgan was an old goddess. O, zatrzymała mnie tutaj akurat wskazówka. To przy okazji powiem... W następnym materiale powiem, co będę jeszcze wrzucał oprócz MTA, tego Assassin's Creed'a. Myślę jeszcze nad tym Aftermathem, jak go wrzuciłem parę miesięcy temu, i Netherem. Takie na razie moje wstępne propozycje. Wy możecie swoje jeszcze dorzucić i tak sobie myślę, że wtedy to by wszystko poszło lepiej i łatwiej. Niektóre serie i tak na razie są zawieszone jeszcze. Wiedźmin, Skyrim. No to po prostu będę miał co nagrywać. Okej, to mi przypomina jak celować i strzelać z armat. Bardzo dziękuję. No dobra, ale teraz może byśmy mogli ruszać. Co sobie można zniszczyć. Czyż nie? Okej. Bierzemy sobie jakiś tam fragment animusa. Ale fajnie to i tak wszystko wygląda. No cóż, nie grałem dawno w tego asasyna. Znowu mi się przypominają wszystkie te zbędne bądź niezbędne rzeczy. Chcę to płynąć. O, proszę, mamy już fragment zebrany. Regulujemy. W sumie, skoro mamy puste, pustą przestrzeń, to możemy szybciej płynąć. Albo mógłbym już jej zwolnić trochę. A ship! This is a false ship! They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay! Ready for battle, man! Spieszymy teraz. Poniszczymy parę rzeczy, żebyśmy mieli łatwiej do zabijania. Kurde, co pół w opałach? Dobra, teraz wycelujmy tego. No, dużo nie zrobiliśmy. Okej, tego bliższego możemy wycelować, ale mamy głębokie fale, które nam utrudniają niezwykle. Dobrze, trafiamy. Pobiliśmy trochę naszych sojuszników. Ale to bez znaczenia. Misja zakończona sukcesem. Możemy się w sumie zatrzymać.
What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? Wise words, Captain. Wise words. No i tym samym kończymy pierwszą misję. Taką, myślę, że mało co wymagającą, bez zbędnych desynchronizacji. No i się dopiero zaczyna akcja. W takim razie tu skończymy odcinek, bo kolejna misja nie ma sensu, bo tylko czas ucieka. Lol, zrzucili tutaj chyba Edwarda, tak, to jest Edward. Ale mniejsza z tym. Ja sobie poza nagrywaniem to wszystko ogarnę. No teraz zbytnio nie mam ochoty, wiecie, kolejnych misji wam pokazywać i tego wszystkiego, co jest tak naprawdę zbędne, a umilę sobie czas poza nagrywaniem, jak te wszystkie dokumenty i serwerownie naprawdę, no to myślę, że to wszystko. Opis się nic nie dam, tak powiem, tylko po prostu seria, jaki to będzie, miniaturę postaram się zrobić sam. Intra, outra nie będzie, bo będą się dowalać do praw autorskich. A wiecie o tym, lol. A wiecie o tym, że mając takie partnerstwo, to nie chcę mieć kłopotów żadnych, uwierzcie mi. Dlatego teraz się pożegnam. Dziękuję za obejrzenie. Byłoby miło, jakbyście dali dużo łapek w górę, bo to jest teraz potrzebne. Ewentualnie będę spamił tym linkiem, jak już go wyślę. No i do następnych materiałów zrobię jeszcze odcinek informacyjny co do kolejnych gier albo nie gier, nie wiem co chcecie. Musicie po prostu mi tylko napisać w komentarzu, co mniej więcej byście chcieli jeszcze zobaczyć. No ale póki co już się żegnam, dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, no i do następnego materiału. Yo!